tej strony Radek, nazywam się Radek, jestem tutaj z Baselinkera i razem z Kamilą z eparagony.pl będę dzisiaj opowiadał o wirtualnych paragonach, czyli opowiemy Wam o tym, jak można pozbyć się nadmiaru papieru w firmie, jak być bardziej eko, no i bardziej nowoczesnym, tak, no bo eparagony, czyli normalne, zwykłe paragony, ale bez konieczności drukowania. Napiszcie na początek, czy nas słychać na czacie, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać. Za chwilę włączę moderację czatu. Wy oczywiście możecie cały czas zadawać pytania. My na te pytania odpowiemy, ponieważ nasze spotkanie składa się z trzech części. Na początku Kamila opowie o eparagonach, następnie ja pokażę, jak w Baselinkerze skonfigurować system, aby te paragony móc tworzyć, móc wystawiać. Natomiast trzecią częścią będzie sesja pytań i odpowiedzi. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Tak, widzę, że już zadajecie pytania, ale spokojnie, na to przyjdzie czas. Ja teraz w takim razie włączę moderację czatu i na taką małą rozgrzewkę mamy dla was krótką bardzo ankietę. Chciałbym, żebyście teraz odpowiedzieli na trzy króciutkie pytania. Przede wszystkim chcemy wiedzieć, czy kiedyś korzystaliście z eparagony.pl, czy korzystacie z Baselinkera, tak? No i gdzie tworzycie dokumenty sprzedaży, co też na pewno będzie ciekawą informacją. Dobra, poczekajmy chwilkę, na razie mamy 20 osób. Nas łącznie jest nas już ponad 160, dlatego poczekajmy, jeszcze nie wszyscy dojdą. Widzę, że większość nie korzysta. A jak to jest z dokumentami? Dużo z Was korzysta z systemu ERP, dużo z Baselinkera, są też systemy księgowe. No i w większości widzę, że jednak korzystacie z Baselinkera, choć są też osoby, które do tej pory nie korzystały. Jeszcze chwilę poczekajmy. OK, czyli dla większości z Was nowością jest eparagony.pl, będą nowością. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy się tutaj dowiecie. I większość z Was wie, co to jest Baselinker. Mamy taką króciutką część, gdzie opowiem, czym jest Baselinker, więc myślę, że tą część troszeczkę będziemy mogli skrócić. OK, dobra, słuchajcie, ja w takim razie zakończam już naszą ankietę. Tak wyglądają wyniki. No dobrze, to w takim razie Kamila, oddaję Ci głos, powiedz nam, czym są te eparagony i dlaczego warto z tego korzystać. Jasne, dzięki Radek za wstęp. Poproszę jeszcze o informację, czy mnie widać i czy słychać. Słychać i widać. Dobra, super. Ja na wstępie w imieniu Cezarego, naszego prezesa, którego widać na tytułowym slajdzie, chciałam bardzo przeprosić, niestety Cezary nam się rozchorował, siła wyższa, natomiast myślę, że jego nieobecność nie wpłynie na wartość merytoryczną tej prezentacji, więc pozwolę sobie rozpocząć. Bardzo się cieszymy, że mamy okazję poopowiadać trochę o innowacji, jaką są paragony elektroniczne w Polsce. Innowacja tutaj to słowo klucz, bo jako hub eparagony.pl jesteśmy pierwszym i w zasadzie największym działającym repozytorium eparagonów fiskalnych w Polsce. Rozpoczęliśmy swoją aktywną działalność w połowie 2022 roku po długich pracach legislacyjnych i technologicznych, także samo rozwiązanie jest na rynku stosunkowo nowe, więc bardzo dziękujemy zespołowi Baselinkera za zaproszenie i myślę, że możemy zaczynać, także płyny w dłoń i zaczynamy. Na koniec jeszcze dodam, że na koniec jeszcze przewidzieliśmy mały bonus dla uczestników tego webinaru, także warto zostać z nami do końca. A to, od czego chciałam zacząć, to jest pewne zdjęcie. Zdjęcie, które myślę dosyć mocno może oddziaływać na wyobraźnię sprzedawców e-commerce, którzy może nas oglądają lub oglądać będą. A jest to zdjęcie, które otrzymaliśmy od jednego z naszych klientów przed uruchomieniem eparagonów fiskalnych, które miało nam zobrazować jego dosyć żmudną codzienność, czyli kartony z zadrukowanymi paragonami. Dobra nowina jest jednak taka, że zarówno dla tego sprzedawcy, jak i dla wielu innych sprzedawców, z którymi współpracujemy, ta rzeczywistość się odmieniła i takie obrazki mogły już odejść w niepamięć dzięki temu, że zastąpiliśmy paragony papierowe wersją elektroniczną.
Na początek więc może odpowiedzmy sobie w ogóle na pytanie, czym taki pełnoprawny paragon fiskalny jest. Elektroniczny paragon fiskalny jest dowodem sprzedaży, który w pełni może zastąpić paragon drukowany, czyli sprzedawca, który wystawia e-paragony, nie musi już ich drukować. Co ważne, samo wystawianie e-paragonów nie ma w zasadzie żadnych większych ograniczeń, jeżeli chodzi o korzystanie z tego rozwiązania, bo e-paragony może wystawić każdy podatnik, niezależnie od branży, w jakiej działa, czy profilu działalności. Może je wystawiać do 100% transakcji B2C, które ma, i wystawianie e-paragonu nie jest też powiązane z żadną formą płatności. Czyli w zasadzie pełne spektrum, każdy sprzedawca fiskalizujący sprzedaż może z tego rozwiązania skorzystać. I co ważne, cały proces dzieje się bez ingerencji w ścieżkę zakupową klienta, a dzieje się tak dlatego, że e-paragon jest dystrybuowany kanałami komunikacji sprzedawcy, czyli tutaj mówiąc o BaseLinkerze, będzie to mail transakcyjny, który jest wysyłany z panelu BaseLinkera bezpośrednio do nabywcy. Taki mail można sobie właśnie w tym panelu skonfigurować. E-paragony nie generują żadnych nowych obowiązków księgowych, a część z nich mogą nawet uprościć, o czym opowiemy później. I na koniec taka też mała adnotacja na temat podmiotów zwolnionych z fiskalizacji, bo takie podmioty też się do nas zgłaszają i one też jak najbardziej mogą te e-paragony wystawiać i czerpać bardzo podobne korzyści z uruchomienia e-paragonów. Warto się tym tematem ogólnie zainteresować, bo wiemy dobrze, że zwolnienia z fiskalizacji są dosyć niepewne i zmienne w czasie, szczególnie tutaj zauważyliśmy dla kategorii wyrobów elektronicznych, więc warto temat e-paragonów mieć na uwadze. Żeby nie być gołosłowną, bo faktycznie przyznaję, że zdarzają nam się pytania o to, czy e-paragony fiskalne w Polsce w ogóle są legalne i czy to można sobie tak po prostu wystawiać. Jak najbardziej, tutaj lista trzech tak naprawdę najważniejszych aktów prawnych, które regulują wystawianie e-paragonów fiskalnych w Polsce. One w tych aktach prawnych zrównano paragon elektroniczny z paragonem papierowym, doprecyzowano definicję i format samego paragonu elektronicznego oraz doprecyzowano też warunki ich wystawiania przez urządzenia fiskalne. I mowa tutaj o nowelizacji do ustawy VAT z marca 2020, nowelizacji do rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących z tego samego roku oraz nowelizacji do rozporządzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących. Nie będziemy się oczywiście w to zagłębiać, natomiast chciałam tutaj to pokazać jako bazę prawną. I jako podsumowanie tego wszystkiego, co dotychczas powiedziałam i to, co na pewno warto zapamiętać w kontekście e-paragonów, to, że e-paragon, podobnie jak e-faktura w nadchodzącym krajowym systemie e-faktur, tutaj na slajdzie widać screen ze strony ministerialnej, to nie jest jakiś zwykły plik PDF, JPG, załącznik do maila, to są dane ustrukturyzowane. Zostało to zdefiniowane w prawie i tak samo jak e-faktura, tak samo i e-paragon, to są dane ustrukturyzowane. To, co my widzimy jako ten finalny dokument sprzedaży, jest to wizualizacja tych danych, więc warto o tym pamiętać, bo widzimy na rynku pewne, w cudzysłowie, nadużycia w tym temacie, że pojawiają się dokumenty, które mają w swoim nagłówku napisane e-paragon, paragon online, natomiast nie jest to pełnoprawny e-paragon fiskalny. I na tym, myślę, zakończymy sobie taką część stricte teoretyczną i przejdziemy do pewnie tej bardziej interesującej, czyli już do praktyki. Zacznijmy od korzyści, czyli czego sprzedawca e-commerce może oczekiwać po wprowadzeniu e-paragonów fiskalnych w swoim biznesie. Myślę, że tutaj można te korzyści podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to będą przede wszystkim oszczędności, a druga to usprawnienia procesowe. W ramach oszczędności można oczekiwać tak naprawdę ich na każdej transakcji, bo zamieniając paragon papierowy na elektroniczny, oszczędzamy oczywiście papier, energię, nie ponosimy kosztów amortyzacji urządzeń czy choćby powiększających się baz danych.
Oszczędzamy też czas pracy, bo zwalniają nam się zwyczajnie zasoby w firmie, która dotychczas była prawdopodobnie poświęcana na ręczną obsługę wydruków. Pracownicy nie muszą już stać nad drukarką fiskalną i czekać na generujące się wydruki, później łączyć na przykład te wydruki z transakcjami w systemie, wsadzać te wydruki do paczek czy generować faktury imienne. Cały ten proces zostaje w pełni zautomatyzowany i zamieniony w jeden w pełni automatyczny e-dokument fiskalny. Usprawnieniu ulegają także procesy księgowe, między innymi dzięki temu, że księgowy może korzystać z jednego zbiorczego raportu fiskalnego zamiast rozliczać każdą fakturę. Sprzedawca też nie ponosi kosztów archiwizacji paragonów papierowych. Z kolei przechodząc do strony procesowej, to już o czym troszeczkę wspominałam, mówimy tutaj tak naprawdę o pełnej automatyzacji procesu fiskalizacji i wydawania dokumentów, co oczywiście usprawnia logistykę zamówień, usprawnia pracę magazynu. Bardzo często te wysyłki po prostu o wiele godzin się przyspieszają, więc cały proces fiskalizacji ulega usprawnieniu. I oczywiście rozwiązanie jest po prostu też wygodne dla klienta, bo w miejsce papierowego świstka, który blaknie i niszczy się, otrzymuje dostępny w zasadzie zawsze wygodny dokument elektroniczny. Obliczyliśmy, że łączna redukcja kosztów procesów fiskalnych i okołofiskalnych może sięgnąć nawet 80%, więc jest to dosyć znacząca liczba. I coś, wobec czego też nie można przejść obojętnie, to wymiar ekologiczny e-paragonów. Zaczynając od tego, że paragony nie nadają się do recyklingu, czyli są po prostu zaśmiecającymi naszą planetę odpadami, to każdego roku w Polsce sama produkcja papieru na paragony wymaga wycinania w Polsce powierzchni lasów o wielkości 114 boisk piłkarskich, tak to nasza własna estymacja, ale jest to dosyć imponująca liczba. Zużywamy ponad 31 milionów litrów wody. W całym cyklu życia paragonu emitujemy ponad 3,5 tysiące ton, prawie 3,5 tysiące ton, przepraszam, dwutlenku węgla. A gdyby tego było mało, to regularny kontakt z paragonem papierowym jest szkodliwy dla człowieka, dla pracownika, bo substancje, którymi są pokryte, są po prostu toksyczne. Więc tutaj ten wymiar ekologiczny jest także ważny. Więc myślę, że jakąś bazę argumentów za tym, dlaczego warto w ogóle zainteresować się e-paragonami, już warto. Więc teraz równie ważne pytanie, jak zacząć te e-paragony wystawiać. I tak naprawdę cały proces, jeżeli chodzi o system Baselinkera, jest prosty i w zasadzie zazwyczaj zajmuje kilka godzin, no myślę, że maksymalnie jeden dzień roboczy na uruchomienie usługi, więc z dnia na dzień można pozbyć się papierowych paragonów i rozpocząć wystawianie e-paragonów. Sam proces składa się z trzech etapów. Pierwszy to rejestracja w usłudze na naszej stronie eparagony.pl/rejestracja. W drugim punkcie po rejestracji my wysyłamy bardzo dokładną instrukcję konfiguracji naszej usługi dla wybranej integracji. Tutaj o Baselinkerze więcej opowie Radek, więc nie będę się tutaj zagłębiać. I trzecim elementem jest konfiguracja drukarki fiskalnej online i tutaj zaznaczam, że faktycznie urządzenie fiskalne nadal jest potrzebne do wystawiania e-paragonów, jest to wymóg prawny. Natomiast samą konfiguracją drukarki fiskalnej zajmuje się zazwyczaj serwisant sprzętu fiskalnego, więc tutaj ze strony sprzedawcy też nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza. I efektem tego procesu jest możliwość wystawiania paragonów elektronicznych, które w postaci unikatowego linka trafiają na skrzynkę mailową klientów w mailu transakcyjnym od sprzedawcy. Ten mail transakcyjny można skonfigurować właśnie w panelu Baselinkera. I na koniec mała adnotacja, jeżeli chodzi o wydruki papierowe, bo faktycznie zdarzają nam się klienci, którzy potrzebują od czasu do czasu taki papierowy paragon wydrukować, więc taką opcję też mamy, też możemy to obsłużyć w razie potrzeby.
I teraz najbardziej praktyczna, z praktycznych części, czyli historia naszych klientów. Przygotowaliśmy dwa case study dla firm z różnych branż. Pierwszy z nich to marka biżuteryjna, marki dwie biżuteryjne jest i Verona, które opowiedziały nam o wpływie eparagonów na ich procesy magazynowe. Jak wyglądała sytuacja wyjściowa dla marek jest i Verona? Przede wszystkim cała obsługa fiskalizacji była bardzo czasochłonna, bo ręczna. Pracownik musiał ręcznie obsługiwać paragony, wiązać ręcznie te paragony z transakcjami w systemie i później ręcznie pakować je do paczek. Te procesy pochłaniały realnie dla nich kilka etatów. Do tego transakcje musiały być obsługiwane na kilku urządzeniach fiskalnych, co oczywiście generowały koszty utrzymania tego sprzętu. Z uwagi na ręczną obsługę fiskalizacji, z opóźnieniem pojawiała się aktualizacja stanów magazynowych, przez co taki bieżący monitoring sprzedażowy był utrudniony. I w okresach szczytów sprzedażowych marka dotrudniała zazwyczaj kilka osób do pomocy, natomiast przez to, że nie wiadomo było, jakie będzie realne zapotrzebowanie, no to było tutaj ryzyko, że tych osób będzie za dużo albo za mało. I jak się sytuacja zmieniła po uruchomieniu eparagonów fiskalnych? Cały proces ręczny, czyli drukowania, wkładania do paczek, wiązania w systemie, stał się w pełni automatyczny. Zwolniono zasoby, część pracowników przeniesiono do innych zadań. Cały ten proces tak naprawdę nie dość, że stał się automatyczny, ale już tak naprawdę nie wymaga wkładu pracownika. Liczba urządzeń fiskalnych z kilku zmniejszyła się do jednego per marka i tutaj dla większości naszych klientów ta jedna drukarka fiskalna tak naprawdę wystarcza do obsłużenia wszystkich transakcji. Dzięki temu, że zmniejszyła się ich ilość, spadły też koszty utrzymania tego sprzętu. Synchronizacja systemu sprzedaży z systemem magazynowym stała się natychmiastowa i automatyczna, także bieżący monitoring sprzedaży się po prostu usprawnił. Jeżeli chodzi o ryzyko szczytów sprzedażowych, to dzięki temu, że nasz system jest elastyczny pod względem przepustowości, tak naprawdę nawet znaczący przyrost transakcji nie ma żadnego wpływu na wydajność tego systemu, więc marka nie dość, że nie musi teraz dotrudniać żadnych nowych osób, no to też nie ponosi ryzyka, że będą tutaj jakieś nieefektywne procesy. Więc myślę, że jest to piękny przykład dosyć istotnych optymalizacji, jeżeli chodzi o procesy magazynowe. I trochę podobną, ale mimo wszystko inną historię opowiedział nam nasz klient z branży sportowej, czyli Martes Sport. Oni z kolei podzielili się z nami informacją, że wpływ uruchomienia eparagonów najbardziej zauważają w okresach szczytów sprzedażowych, bo w sytuacji wyjściowej, gdy te szczyty się u nich pojawiały, zanim wprowadzili paragony elektroniczne, przede wszystkim borykali się z niedoborami zasobów, bo ten wzrost transakcji był znaczący i osoby, które tam pracowały, nie były w stanie obsłużyć tych transakcji, oczywiście obsłużyć ręcznie. Dodatkowo podczas przerw pracy magazynu zatrzymywało się także procesowanie zamówień. To oznacza, że na przykład w nocy, kiedy pracownicy przychodzili rano, musieli rozpoczynać tak naprawdę od fiskalizacji zaległych transakcji i dopiero po ich fiskalizacji mogli przystępować do pakowania. W okresie najwyższej sprzedaży, mimo tego, że magazyn pracował 24 godziny na dobę, samo drukowanie paragonów, i mówię tutaj o dosłownym staniu nad drukarką i czekaniu na wydruki, pochłaniało 100% czasu jednej osoby na każdej zmianie. Czyli przez te 24 godziny ktoś przez cały czas stał nad drukarką i czekał na wydruki. No i dodatkowo, ponieważ marka wystawiała faktury imienne, no to musiała dodatkowo ponosić koszty archiwizacji papierowych paragonów. Co się zmieniło po wprowadzeniu paragonów fiskalnych w wersji elektronicznej? Jak się mogą już Państwo domyślać,
nie ma już w ogóle problemu ilości zatrudnionych osób do obsługi transakcji. Tak jak wspominałam, nasz system jest w pełni elastyczny, jeżeli chodzi o przepustowość, więc tutaj drastyczne zmiany ilości zamówień nie wpływają na wydajność systemu. W dodatku, nasz system pracuje 24/7, więc nawet przy przerwach pracy magazynu pracownicy przychodzący rano do pracy już mają wszystkie transakcje zafiskalizowane i dzięki temu szybkość przesyłek wzrosła, nawet tutaj o kilka godzin w tych okresach szczytowych. Cały proces fiskalizacji oczywiście się zautomatyzował i nie wymaga już udziału pracownika. Ponadto zniknął obowiązek archiwizacji paragonów, no bo marka już też przestała wystawiać faktury imienne. I tutaj dodatkowo dobrą cechą jest to, że paragony są utrzymywane cyfrowo, więc w razie kontroli nie trzeba już zaglądać do archiwów, a można po prostu łatwo i szybko sprawdzić cyfrowo te dokumenty. I tak, i myślę, że to już koniec naszej części merytorycznej. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, to oczywiście zachęcamy do ich zadawania. I obiecana na koniec niespodzianka dla uczestników webinaru. Wpisując kod webinar45 w naszym formularzu rejestracji na paragony.pl/rejestracja, otrzymają Państwo dodatkowy miesiąc bezpłatnego testowania usługi. My tak bazowo oferujemy 14 dni, więc jest to dosyć fajny bonus, bo to aż 45 dni darmowego testowania, podczas którego można się przekonać, jak dużym usprawnieniem paragony fiskalne w wersji elektronicznej mogą być. Także ja bardzo dziękuję ze swojej strony i oddaję głos do studia. Dzięki bardzo, Kamila. Myślę, że to była bardzo ciekawa prezentacja, szczególnie dlatego, że większość tutaj z uczestników nie korzysta jeszcze z e-paragonów. Być może nawet nie wiedzieliście, że taka opcja w ogóle istnieje, czy jest to legalne, tak? Okazuje się, że jest to legalne, jest to możliwe. Przy okazji troszeczkę przyczyniamy się do zmian klimatycznych na lepsze, także same plusy, a ja ze swojej strony, słuchajcie, chciałbym Wam opowiedzieć o tym, czym w ogóle jest BaseLinker dla osób, które nie korzystają z tego systemu, a później w panelu pokazać, jak przygotować system do już wystawiania takich paragonów elektronicznie. Oczywiście BaseLinker to jest hub, czyli to jest miejsce, gdzie mamy nasze wszystkie integracje, zarówno integracje sklepów, kont marketplace, mamy integracje kurierskie, no i mamy też dokumenty sprzedaży. Tutaj widziałem na czacie było dużo pytań o systemy zewnętrzne, no bo wiadomo, te dokumenty możecie wystawiać w systemie ERP, możecie mieć program magazynowo-księgowy typu Infact, WFirma i tak dalej. Nie ma problemu, BaseLinker ma połączenie z każdym z tych programów i my możemy wystawiać tak te dokumenty sprzedaży w innym miejscu, następnie przez BaseLinkera możemy je przesyłać dalej, tak? No bo chcemy mieć całość obsługi zamówień w jednym miejscu. Jeżeli chodzi o liczby, no to tutaj warto się pochwalić, ponieważ doszliśmy do momentu, gdzie tych klientów mamy już ponad 23 tysiące, 1000 ponad integracji, mówimy tutaj o hurtowniach, sklepach oraz innych integracjach. Zachęcam Was przy okazji też do sprawdzania naszych mediów społecznościowych, kanału na YouTube, gdzie omawiane są nowości, które pojawiają się, a tych nowości jest naprawdę dużo, bardzo dynamicznie rozwijamy różne aspekty naszego systemu, między innymi dodając też właśnie nowe integracje. No i słuchajcie, czemu to ma wszystko służyć? Przede wszystkim chcemy pomóc Wam zautomatyzować pracę. Mówimy tutaj o wystawianiu ofert, mówimy tutaj o synchronizacji stanów magazynowych, mówimy tutaj o wystawianiu masowo ofert z wielu różnych źródeł. No i takimi podstawowymi obszarami, gdzie jesteśmy w stanie pomóc, tak jak dzisiaj mówimy o paragonach, no to jest właśnie automatyczne generowanie tych paragonów. Pokażę Wam za chwilę akcję automatyczną, jak te paragony i w jakim momencie można tworzyć w systemie BaseLinker, no i łącząc tą automatyzację dodatkowo jeszcze właśnie z drukowaniem elektronicznym, z elektroniczną formą paragonów, mamy naprawdę po prostu dużo mniej pracy. Tutaj Kamila wspomniała o firmie Martes, gdzie rzeczywiście mając dużo paragonów, dużo się tego drukuje, tak, trzeba tego pilnować, niektórzy z Was muszą to archiwizować, natomiast w formie elektronicznej oczywiście wszystko jest łatwe, a myślę, że też klienci są już przyzwyczajeni do tego, że dokumenty sprzedaży, ale nie tylko faktury,
ale też inne dokumenty jednak są w formie elektronicznej i myślę, że nawet wolą, żeby coś takiego było, no bo wiadomo, w mailu zawsze mają ten paragon, a taki papier, który dostajemy standardowo ze sklepu, może nam się po prostu zgubić. No dobrze, słuchajcie, to przejdźmy w takim razie teraz do panelu. Ja udostępnię ekran, tak żebyście zobaczyli, jak to wygląda bezpośrednio w panelu BaseLinkera. W tym momencie powinniście zobaczyć konto, na którym jestem zalogowany, na którym pokażę Wam, co trzeba przygotować ze strony BaseLinkera, jeżeli będziecie chcieli korzystać z eParagonów. Oczywiście musicie zarejestrować się na stronie eParagony. Dostaniecie bardzo wyczerpującą, bardzo fajną instrukcję, która krok po kroku pokaże Wam, co zrobić, natomiast ja Wam pokażę, jak to wygląda bezpośrednio w panelu. Pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, jest dodanie serii numeracji paragonów. Żeby to zrobić, w zakładce zamówienia przechodzimy do części faktury, następnie ustawienia. No i tutaj mamy nasze serie numeracji faktur oraz serię numeracji paragonów. Oczywiście tych serii możecie dodawać wiele, możecie mieć osobną serię dla zamówień z Polski, osobną dla zamówień z Unii Europejskiej, dla innego kraju i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na samym dole mamy utworzoną serię, która nazywa się eparagony.pl. Żeby ją edytować, klikam po prawej stronie ikonę ołówka. No i ustawienia, które w tym momencie widzicie, są to ustawienia, które powinniście również zastosować u siebie, natomiast spokojnie, one wszystkie są w instrukcji, którą otrzymacie po zarejestrowaniu na eparagony.pl. Mówię tutaj o nazwie serii, mówię o formacie tutaj tej serii, mówimy o stawce VAT, czy uwzględniać przesyłkę, jaką nazwę ma mieć prefiks przesyłki. Te wszystkie informacje będą w instrukcji, czyli uzupełniamy te dane, tworząc serię eparagony.pl dokładnie według instrukcji, którą otrzymamy. No i tutaj słuchajcie, w lewym dolnym rogu jest ID tej numeracji, ono pojawi się w momencie, gdy my ją dodamy do systemu i ten numer ID będzie nam później potrzebny, do czego po prostu musimy tą informację uzupełnić w formularzu na stronie eparagony.pl, także uczulam Was, że ta informacja, że to ID jest właśnie w tym miejscu. Kolejną rzeczą, którą musimy dodać do systemu, zanim zaczniemy korzystać z eParagonów, są pola dodatkowe na karcie zamówienia. Przypomnę tylko, że na każdej karcie zamówienia możemy takich pól dodać, no, wiele różnych pól, tak? Tutaj mamy, zobaczcie, dodane pole dodatkowe smart, pole dodatkowe ulotka i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy również dodane pole dodatkowe błąd fiskalizacji i eparagony.pl.link. Jak takie pole dodać? Musimy przejść do zakładki ustawienia w części zamówienia, a następnie wybrać pola dodatkowe. Dodajemy tutaj dla eparagonów dwa pola dodatkowe. Pierwsze pole dodatkowe to jest eparagony.pl/link. To jest pole tekstowe, żeby je edytować, klikam po prostu tutaj edytuj. Musicie wprowadzić dokładnie taką nazwę, jaką macie w tym miejscu. To jest bardzo ważne, zresztą to też wszystko będzie wyjaśnione w instrukcji, którą oczywiście od eParagonów też dodacie. No i tutaj słuchajcie, ważna jest to nazwa tego pola dodatkowego, to też będzie potrzebne później, od razu Wam już pokazuję, że w ustawieniach tego pola znajduje się to właśnie w lewym dolnym rogu. Musicie zaznaczyć jedynie w tym miejscu, że to pole dodane jest do zamówień, jest to pole tekstowe, no i tutaj decydujemy tak, czy to pole ma być zawsze wyświetlane. Drugie pole nazywa się błąd fiskalizacji, tak samo mogę je edytować, to też jest pole tekstowe, też ono ma być widoczne na naszej karcie zamówienia. No i tutaj też istotne będzie to, jakie ID ma to pole, ponieważ tą informację również później będziemy przekazywali do eParagonów. Kolejną rzeczą, którą musimy dodać, będzie mail, który będzie wysyłany do klienta właśnie z naszym paragonem elektronicznym. Oczywiście to, w którym momencie on będzie wysyłany, my to możemy ustalić, ja za chwilę Wam pokażę też akcje automatyczne. Natomiast jeżeli chodzi o sam szablon e-mail, tak, no bo musimy dodać szablon e-mail, który przypominam, znajduje się w zakładce zamówienia, szablony e-mail łamane na SMS. Tutaj, jak widzicie, tych szablonów mamy dosyć dużo, natomiast ja wcześniej dodałem sobie szablon, który nazywa się po prostu Twój eParagon. Twój eParagon. To jest szablon, który możemy oczywiście edytować, klikając ikonkę ołówka. Po wyborze tutaj
kodu HTML w tym miejscu, po wklejeniu kodu, który otrzymacie również od paragony.pl, oczywiście wy możecie stworzyć własny szablon, natomiast ja wam od razu pokażę tutaj klikając edytor wizualny, że po prostu e-paragony przygotowały taki dosyć ładny, zgrabny szablon e-mail, który wy możecie bez problemu za darmo wykorzystać. Tutaj zwróćcie uwagę, że znajdują się oczywiście tagi odpowiednie, które będą wprowadzały informacje z naszego zamówienia. I teraz co jest, słuchajcie, istotne. Dobrze, coś mi tu zniknęło, jeszcze raz kliknę edytuj. Co jest, słuchajcie, istotne? My musimy w tym szablonie e-mail, w tym kodzie, który wy dostaniecie od eparagony.pl, zastąpić tagi. Gdzie te tagi są, to będziecie mieli zapisane konkretnie w instrukcji, natomiast chodzi generalnie o to, że w tym szablonie e-mail mamy wprowadzone tagi, które są, inaczej mówiąc, tagiem pola dodatkowego z naszych pól dodatkowych, które my dodaliśmy, więc musimy po prostu zastąpić w trzech dokładnie miejscach w tym szablonie, w tym kodzie, który dostaliśmy od e-paragonów, musimy zastąpić te tagi naszymi nowymi tagami i te nowe tagi to są tagi pól dodatkowych, które my stworzyliśmy. Czyli musimy tutaj odnaleźć po prostu nasze pola dodatkowe, one, zobaczcie, tutaj mamy eparagony.pl, to jest pierwsze pole dodatkowe, kolejne pole to jest błąd fiskalizacji, czyli to są te nazwy, tak? Natomiast z tego miejsca tutaj, to też będzie w instrukcji, ta, w którym dokładnie miejscu są te tagi, musimy je po prostu podmienić. Ja tutaj sprawdzę sobie, tutaj mamy jeden ten tag, to jest miejsce na końcu, tak? Zobaczcie, ono jest zapisane w nawiasie kwadratowym, czyli po prostu ten tag, ja już mam tutaj dobrze oczywiście wprowadzony, natomiast po wklejeniu tego kodu w tym miejscu ten tag po prostu wyglądał nieco inaczej, bo on był dodany, on był wprowadzony wcześniej w tym szablonie wiadomości e-mail. Oczywiście wy możecie stworzyć własną wiadomość e-mail, własny szablon, nie ma problemu. No i tutaj też, słuchajcie, fajne jest to, że my nie musimy dodawać żadnego załącznika, no bo nie ma załącznika, tak? E-paragony i ten wirtualny paragon polega na tym, że klient otrzymuje linka i dopiero po kliknięciu w ten link on może ten paragon otworzyć, co za chwilę wam też oczywiście pokażę. No dobrze, ale słuchajcie, my ten paragon musimy tak czy inaczej w jakimś momencie stworzyć, a tego maila musimy wysłać. Przejdziemy teraz do akcji automatycznych. Mamy tutaj dodane dwie akcje automatyczne i ta akcja, którą widzicie w tym momencie, ona tworzy paragon w statusie wysłane. Tutaj mamy akurat dodany warunek brak numeru NIP, czyli jeżeli w zamówieniu nie będzie podanego numeru NIP, no to wtedy chcemy wystawić paragon w serii numeracji eparagony.pl, bo tak nazywa się ta seria, którą my dodaliśmy do naszego konta. Czyli dwa warunki, tak? Pierwszy warunek to jest, musi być zamówienie w statusie wysłane, no i nie może być wprowadzonego numeru NIP. Wtedy w tej sytuacji tworzymy e-paragon. Tworzymy paragon w systemie BaseLinker o serii numeracji eparagony.pl. Jeszcze słuchajcie, o jednej rzeczy nie wspomniałem, bardzo ważnej. Za chwilę tutaj wrócę do tej akcji automatycznej, ale my oczywiście musimy jeszcze w zakładce integrację dodać integrację eparagony.pl. To jest bardzo proste, klikamy przycisk dołącz, tu nie musimy nic uzupełniać, nie musimy nic robić, dodajemy tylko tak, żeby ten kafelek w części integracji się tutaj znajdował, więc to też musimy zrobić. Oczywiście to będzie wszystko w instrukcji, ale też chciałem o tym wspomnieć. Drugą akcją automatyczną, którą mam tutaj przygotowaną, jest akcja, która wysyła wiadomość e-mail. I my chcemy tą wiadomość e-mail wysłać w momencie, gdy mamy utworzoną serię numeracji paragony eparagony.pl, mamy wydrukowany paragon, bo tutaj niedawno dodaliśmy taki warunek status fiskalizacji, czyli BaseLinker może sprawdzić, czy paragon został zafiskalizowany, czy nie. No jeżeli został wydrukowany, czyli zafiskalizowany, oraz dodatkowo, czy pole dodatkowe na naszej karcie zamówienia zawiera informację, czyli ma wartość niepustą, ponieważ po utworzeniu e-paragonu w tym polu dodatkowym pojawia się link do tego paragonu, dlatego dodaliśmy to pole dodatkowe. I teraz jeżeli ta wartość będzie niepusta, będzie to paragon wydrukowany, czyli zafiskalizowany i będzie się seria numeracji zgadzała, no to wtedy chcemy wysłać e-mail z szablonu Twój e-paragon. Kolejną rzeczą, słuchajcie, którą też musicie dopilnować,
jest sprawdzenie, jeżeli korzystacie z Baselinker Printer, bo mogliście wcześniej korzystać i mogliście mieć tam ustawioną fiskalizację, musicie sprawdzić w Baselinker Printer po tym, jak przejdziecie na Paragonę, czy w tym miejscu macie wyłączoną fiskalizację. To jest bardzo ważne, nie może to być włączone, bo to się będzie ze sobą po prostu kłócić. Dlatego jeżeli do tej pory drukowaliście za pomocą BL Printer Paragony, to musicie tą opcję wyłączyć. Jeżeli chodzi o samą automatyzację wystawiania paragonów i faktur, to tutaj pokażę Wam jeszcze dwie inne akcje. No bo oczywiście tych serii numeracji możecie mieć dużo, tak, możecie mieć różne faktury, paragony, jak już o tym rozmawiamy, to warto o tym wspomnieć. Możecie wprowadzić akcje automatyczne, które będą wystawiały fakturę albo paragon w zależności od różnych warunków. Warunkiem, który możecie dodać do akcji, może być między innymi, tak jak widzicie w tym momencie na ekranie, na przykład kraj dostawy. Możecie sprawdzić, czy klient rzeczywiście chce fakturę i czy podał numer NIP, no bo klient może na przykład podać numer NIP, albo inaczej, może nie podać NIP-u, ale może chcieć fakturę. No i co wtedy, tak? Czyli mamy dwie sytuacje. Może chcieć fakturę, ale nie podał NIP-u, ale może chcieć fakturę i podał NIP. I teraz, czy wy wystawicie, jak nie podał NIP-u, paragon, czy wy wystawicie i paragon, i fakturę, czy tylko fakturę, zależy to od was. Możecie przygotować akcję na każdą sytuację. Tak samo paragony, tak? Możemy wystawiać paragony do Polski, możemy wystawiać paragony również w inne miejsce. Dobrze, to teraz przejdźmy do listy zamówień. Mamy tutaj, słuchajcie, zamówienie testowe w statusie DPD, wpadło nam zamówienie iPhone 12, wszystko pięknie. No i teraz chcemy, żeby do tego zamówienia utworzył się nasz paragon. Czyli to zamówienie, które jest opłacone, mamy tutaj podany mój adres e-mail, mamy wypełnione dane, klient nie podał numeru NIP, czyli nie jest firmowym klientem, wszystko się zgadza. No to przenieśmy to zamówienie do statusu wysłane. Na karcie zamówienia możemy sobie tutaj wybrać docelowy status, wybieram status wysłane i klikam przenieść. No i zobaczmy, co się dzieje. W prawym dolnym rogu widzicie, że tworzy się akcja automatyczna, mamy na zielono, czyli zobaczcie, zmieniono status, utworzono paragon. Zobaczmy status wysłane. Mamy tutaj dwa zamówienia, tutaj jest nasze zamówienie. I co tu się wydarzyło? Popatrzcie, mamy utworzony paragon, mamy dodany link do pola dodatkowego eparagony.pl. Ten paragon jest zafiskalizowany. Tutaj mamy taką ikonkę, na którą możemy najechać. Zresztą jak ja sobie przejdę teraz do po prostu listy paragonów w zakładce zamówienia, faktury, paragony, wyczyszczę tylko filtr, to tutaj zobaczcie, że mamy oczywiście informacje o wszystkich wystawionych paragonach. No i mamy też ten nasz najnowszy paragon. No i mamy tutaj status, możemy sobie na niego najechać myszką. Drukarka fiskalna, paragon wydrukowany, tak? Dodatkowo wracając do karty zamówienia, tutaj na dole mamy informację o tym, że został wysłany mail. Zadziałała kolejna akcja automatyczna, tak? Oczywiście wygląd tego maila to jest tylko podgląd, klient otrzymał mail taki, jaki Wam pokazywałem w szablonie. Ja teraz zaznaczę sobie ten link, który mamy tutaj z naszym paragonem i otworzę go w nowym oknie. Klient go oczywiście otworzy, klikając link tak w mailu, więc on też zobaczy dokładnie taki paragon. Wy oczywiście to logo możecie zmienić, możecie sobie spersonalizować ten paragon. To jest taki testowy nasz tutaj przykład. No i takie coś otrzyma klient. Myślę, że jest to fajne, jest to czytelne, jest to na pewno bardziej trwałe, no bo ten mail cały czas u klienta zostanie. Wy macie informacje tutaj na naszej karcie zamówienia o tym mailu, o tym tutaj paragonie. Gdyby był jakiś błąd, gdyby był jakiś problem, to tutaj po to stworzyliśmy ten status błąd fiskalizacji, żeby tam też informacja się pojawiła. Oczywiście jeżeli paragon nie zostanie wysłany do drukarki, nie zostanie zafiskalizowany, to tutaj na karcie zamówienia zamiast tej ikonki takiego, powiedzmy, zegarka, będzie po prostu inna ikonka, będzie informacja. Zawsze też możecie sprawdzić na liście paragonów, który prawidłowo został wysłany do drukarki, który został zafiskalizowany, a który nie. Także jak widzicie, sam proces jest szybki, samych ustawień w systemie jest niewiele. Wszystkie te ustawienia, o których ja teraz tutaj mówiłem, one są w instrukcji, którą wy też otrzymujecie od eparagony.pl. Gdybyście oczywiście potrzebowali pomocy, no to jak najbardziej możecie skontaktować się z naszą pomocą. Dobrze, no to może w takim razie wrócimy teraz do prezentacji naszej.
Tutaj mam jeszcze takie informacje, słuchajcie, dodatkowe, które też mogą Wam się przydać, może nie tylko a propos naszych paragonów i w ogóle dokumentów sprzedaży, ale też zachęcamy Was oczywiście do korzystania z asystenta pakowania, zbierania. W zeszłym miesiącu dodaliśmy szablony do zbierania zamówień i dobierania do zbierania oraz pakowania zamówień. Na YouTubie jest filmik, zachęcam do obejrzenia tej nowej funkcji, to też Wam bardzo mocno może przyspieszyć w ogóle pracę z Baselinkerem. No i oczywiście standardowo zawsze polecamy Baselinker Caller, dział obsługi klienta. Jeżeli sobie zainstalujecie na telefonie z Androidem aplikację, to będziecie od razu przy telefonie klienta mogli zobaczyć, kto dzwoni, w jakiej sprawie. To też na pewno bardzo Wam przyspieszy i ułatwi sprawę. Natomiast jeżeli chodzi o materiały dodatkowe z pomocą, które możecie szukać, no to oczywiście nasza pomoc, tam pojawiają się systematycznie aktualizacje o tym, co nowego w naszym systemie. Również oczywiście na naszym kanale YouTube, tam dodajemy filmy dotyczące nowości, dotyczące systemu, oczywiście wszystkie nasze webinary są też tam dostępne. Jeżeli potrzebujecie natomiast takiej usystematyzowanej wiedzy, to zachęcam Was do Akademii Baselinkera, tam mamy kursy, gdzie krok po kroku przechodzicie kolejne lekcje, dodatkowo jeszcze razem z lekcjami mamy quizy, mamy certyfikat ukończenia szkolenia, który możecie wygenerować po ukończeniu takiego kursu. W tym momencie mamy 3 szkolenia, cały czas oczywiście tą bazę rozbudowujemy. No i oczywiście zachęcamy Was też do działu wdrożeń. Ja widziałem, że parę osób pytało o wdrożenie z systemem ERP, tym jak najbardziej też się zajmujemy. Nieważne, czy to jest Enova, czy to jest Subiekt, czy to jest Komarch, pomożemy i na pewno doradzimy. No i myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przeszli do naszych pytań i odpowiedzi. Ja w takim razie teraz uruchomię tryb pytań i odpowiedzi i oznaczę pytania, które zadawaliście wcześniej na czacie. No i Kamila, prosiłbym, żebyś ty, jeżeli będziesz znała odpowiedź, to oczywiście, żebyś odpowiedziała na to pytanie. Było dużo pytań, ja też widzę na czacie, że na dużo pytań już udzieliliśmy odpowiedzi, ale widzę, że na część pytań nie. Dobra, to może słuchajcie, mamy już kilka pytań. Myślę, że pierwsze pytanie, dosyć ciekawe, może od tego warto zacząć, tak? Czy jak to jest z tymi paragonami? Powiedzcie. Dobra, to ja oddam głos Krzyśkowi, który gdzieś bardziej w tych technologicznych tematach siedzi, jakby też były pytania o Baselinkera bezpośrednio, więc oddaję głos. Tak, dzień dobry, Krzysztof Marszałek, więc tak, odpowiadając na pytanie, tak, klient musi wyrazić zgodę zgodnie z ustawą VAT na odbiór paragonu, natomiast zapis w ustawie VAT jest bardzo ogólny, czyli odebranie tej zgody nie musi mieć jakiejś specyficznej formy i tak naprawdę wszyscy nasi klienci, my dajemy też taki pakiet startowy takich informacji prawnych, to pewnie warto podkreślić, i zapisów, które takich bazowych, które sugerujemy dodać do regulaminów swoich sklepów lub w przypadku korzystania z marketplace'ów, na przykład Allegro, w informacji o sprzedającym, i takie zapisy zgodnie z opiniami prawnymi są wystarczające. Tak samo jak zgoda dzisiaj na przykład na e-fakturę wymaga też zgody klienta, żeby to była e-faktura, a nie faktura drukowana, to się wrzuca, że tak powiem, w regulaminy, i to samo można robić w e-commerce i to tutaj nie rodzi tutaj problemów. Jak widzieliście, duże marki również poszły w takim kierunku. No i tyle. Możemy iść dalej, myślę. Mhm. To odpowiedź na to pytanie brzmi, to zależy, bo może być fiskalizacja bezpośrednio w Baselinkerze, już na poziomie Baselinkera. Jeśli dalej jest jakaś integracja z WAPRO, no to jakieś tam są integratory, to mogą się tam powiedzmy przenosić informacje, ale to jest trochę poza nami, zależy od integratora. Natomiast my nie mamy gotowej integracji z WAPRO, bo Baselinker oczywiście jest przykładem integracji, którą mamy i z której korzysta wielu naszych klientów, ale mamy jakieś gotowe też integracje z innymi ERP-ami typu Subiekt, Komarch, i wtedy ta fiskalizacja może być w zależności od tego, jak to chce to sobie pokładać procesy, zarówno w takim Baselinkerze lub w ERP-ie, więc to
Na dziś Wapro nie mam nic gotowego, więc to jest przez BaseLinkera musiałoby iść. BaseLinker oczywiście ma integrację z systemami ERP. Tutaj, jeżeli łączymy system ERP z BaseLinkerem, to potrzebujemy dodatkowego programu integratora i to zazwyczaj w tym programie tworzone są paragony i faktury, więc pytanie, czy jeżeli my utworzymy paragon w integratorze i on zostanie wprowadzony, przekazany do BaseLinkera, no to nie będzie już e-paragon, tak? Bo my musimy e-paragon tworzyć w BaseLinkerze. Więc tutaj polecałbym skontaktować się z naszym działem wdrożeń i oni na pewno doradzą, jak najlepiej takie rozwiązanie zrobić, a my w takim razie idziemy z kolejnym pytaniem. Tak, można. Tak samo jak wystawia się faktury, paragony papierowe w procedurze VAT marża, czyli tak naprawdę paragony bez VAT-u naliczanego, tam z VAT-em technicznym zero. Tak samo można zrobić z e-paragonem, bo e-paragon fiskalny to tak naprawdę jest tylko zmiana nośnika sposobu dystrybucji z papieru na wersję elektroniczną, natomiast wszystkie możliwości ograniczenia tak naprawdę, które dotyczą papieru, wymogi, no to przekładają się w zasadzie 1:1 na dokumenty elektroniczne. Tak, na dzisiaj potrzebna jest drukarka fiskalna. Tych modeli wspierających e-paragon jest coraz więcej. My obsługujemy wszystkie drukarki, które są na rynku i które posiadają homologację Głównego Urzędu Miar do wydawania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej. I to ważne jest to, że tylko drukarki fiskalne umożliwiają automatyzację pełną, czyli umożliwiają połączenie z naszym oprogramowaniem czy innym oprogramowaniem, które pozwala na automatyzację. Kasy fiskalne są to urządzenia zasadniczo do obsługi manualnej, ręcznej i na dziś one jeszcze nie mają, czyli bardziej do tych punktów stacjonarnych i one na dziś nie mają takich homologacji e-paragonowej. Czy e-paragony można wystawić przy sprzedaży bezpośredniej? To jest, myślę, dobre pytanie, bo dużo klientów sprzedaje w BaseLinkerze też stacjonarnie. No właśnie, jak to jest? Jeżeli klient kupi u nas, przyjdzie do normalnego sklepu, a my w BaseLinkerze wystawiamy tylko e-paragony, które wysyłamy zarówno zamówieniem z Allegro, normalnie takiemu klientowi wydrukowalibyśmy ten paragon. Co w takiej sytuacji? Można, natomiast jest nawiązanie tutaj do pytania, które było na początku. Jak już ktoś jest fizycznie, no to pewnie ta zgoda fizyczna powinna być, a przynajmniej powinna być sprzeciwu do tej formy elektronicznej. Więc jak mamy klienta przed sobą, no to żeby wydać go w postaci elektronicznej, musimy mieć jakiś kanał kontaktu do klienta. Jeśli mamy jego mail, numer telefonu, nie wiem, gdzie można mu SMS-em ten link wysłać, wydrukować, tego typu rzeczy. To jest jedna możliwość, gdzie to jest paragon typowo elektroniczny, ale jest też druga możliwość, o której mówiła koleżanka Kamila, że programując oddzielną, dedykowaną serię dla paragonów, powiedzmy sprzedaży bezpośredniej, można cały czas zapewnić, że ten paragon od konkretnej serii, innej niż tej głównej, będą drukowane i wtedy te paragony tak naprawdę są drukowane, ale również dostępne w panelu BaseLinker jako paragony elektroniczne. Okej, a jak wygląda kwestia zwrotów takich paragonów? Tak, jeśli chodzi o kwestię zwrotów, to w ostatniej nowelizacji z lipca Slim VAT 3 jakby wprowadzany doprecyzował tą kwestię, bo zwracaliśmy właśnie na to uwagę w ministerstwie. I teraz prowadząc ewidencję zwrotów, to znaczy tutaj jakby ogólne przepisy dotyczące paragonów fiskalnych, czyli możliwość prowadzenia ewidencji zwrotów lub ewidencji oczywistych pomyłek, one się nie zmieniają, natomiast zostało doprecyzowane, że jak paragon wydawany jest w postaci elektronicznej, to wystarczy w takiej ewidencji zwrotów trzymać numer dokumentu oraz numer unikatowy drukarki fiskalnej, z której był wydany. I te informacje my przekazujemy do BaseLinkera, że są dostępne w taki sposób, no łatwo dostępne tak naprawdę. Czyli wystarczy prowadzić ewidencję z numerem dokumentu i numerem drukarki, z której był wydany taki dokument. Mhm. Tu mamy pytanie o faktury imienne. Czy jeżeli mamy e-paragony, czy e-paragon jest fakturą imienną, czy jednak potrzebujemy, czy jest to zupełnie inny dokument?
No, jest to inny dokument. Nie potrzebujemy wydawać już faktur imiennych, jeśli wydajemy paragony fiskalne. Jest to po prostu pełnoprawny dokument sprzedaży. Z perspektywy tutaj wielu klientów, z którymi rozmawiamy, no to dla nich istotny jest tutaj ten aspekt, że faktury imienne trzeba jakoś tam w biurze księgowym, że tak powiem, procedować sztuka po sztuce i jakoś tam tym zarządzać. Natomiast z perspektywy sprzedaży, która jest fiskalizowana, tak naprawdę na potrzeby rozliczenia księgowego wystarcza taki zbiorczy raport miesięczny, który powstaje z drukarki fiskalnej, zawiera łącznie skumulowaną informację o sprzedaży, zobowiązaniach podatkowych i to jest jedyny dokument księgowy, jakiego potrzebuje księgowa. No dobrze, a co w przypadku, gdy będzie błąd? No bo paragon może się nie zafiskalizować. Co wtedy? Co musimy sprawdzić? Tak, tutaj podniosłeś troszkę inny rodzaj błędu niż jest w drugiej części pytania, więc może najpierw odpowiem na te błędy, gdzie paragon został wydany, tak rozumiem. Natomiast rzeczywiście paragonu nie chcemy, wydany w sensie wydrukowany w cudzysłowie, wydany w postaci elektronicznej. Natomiast musimy anulować na przykład zamówienie, bo brakuje na stanie magazynowym, no to z jednej strony można się tutaj zabezpieczać akcjami automatycznymi różnymi, które BaseLinker wspiera, żeby nie dopuszczać zbyt szybko do zamówienia, do procesów tutaj fiskalizacji. Natomiast no, jeśli taka sytuacja już wystąpi, no to mamy tak wspomniane ewidencję zwrotów, ewidencję oczywistych pomyłek i należy ten dokument no, w jednej bądź drugiej ewidencji uzupełnić i przekazać do księgowości, żeby odpowiednio skorygować w dół zobowiązania podatkowe. A ty tutaj, Radku, zapytałeś o błędy inne, błędy fiskalizacji, błędy drukarek. No zasadniczo tego typu, no nie chcę mówić, że nie zdarzają się nigdy, bo oczywiście jakieś rzeczy się zdarzają. Takim chyba najczęstszym błędem, z którym mieliśmy historycznie do czynienia, to jest to, że drukarki mają wbudowany taki mechanizm schodka podatkowego. Wymyślili kiedyś tak posłowie czy ludzie z ministerstwa, że jak zmienia się dla produktu o takiej samej nazwie, czyli na przykład mamy produkt, który nazywa się piłka, jakbyśmy sprzedawali na stawce podatkowej A, a potem zmienili na stawkę podatkową B i z powrotem chcieli zwrócić na A, czyli przejść tak naprawdę z niższej na wyższą, to przejście z niższej na wyższą nie jest możliwe, tak sobie wymyślili. I to przysparzało sporo problemów tak historycznie klientom. My tutaj, żeby rozwiązać ten problem, rozwiązaliśmy go za klientów. To jest taka opcja dodatkowa, bezpłatna, którą możemy uruchomić, gdzie stawka podatkowa dodawana jest z automatu do nazwy produktu i wtedy te produkty się nie duplikują, bo jest piłka A, piłka B, piłka C, czy tam w odwrotnej kolejności. Natomiast no rozwiązaliśmy ten problem. Raport dobowy, no bo przy normalnej drukarce fiskalnej musimy robić taki raport dobowy. Jak to wygląda w przypadku e-paragonów? Tak, więc raporty dobowe zasadniczo można też w pełni zautomatyzować z naszym oprogramowaniem, natomiast bazowo one, tak, na dziś one się nadal drukują, natomiast drukują się w sposób automatyczny. Czyli nie trzeba tam samemu podchodzić, klikiwać, drukarka może być całkowicie bezobsługowa, stać, że tak powiem, zamknięta w szafie. I te raporty dobowe będą się drukowały automatycznie, natomiast drukarki z racji, że nie miały takiego wymogu w kwestiach technicznych, żeby potrafiły wysyłać raporty dobowe w postaci elektronicznej, nie mają wbudowanej takiej funkcji, potrafią wysyłać paragony, nie potrafią wysyłać raportów. Natomiast też aktualnie pracujemy nad wyciąganiem, że tak powiem, raportów dobowych z drukarki w wersji elektronicznej, czyli drukarka nam nie wyśle, natomiast można programistycznie te raporty też odczytać i przekazywaniem ich w bardziej przyjazny sposób niż papier wychodzący z drukarki, natomiast no, jest to projekt w toku, projekt rozwojowy. Tutaj ktoś zapytał, czy można o jakiejś godzinie wystawiać. Jeżeli chodzi o samego BaseLinkera, to tak, my możemy
Możemy ręcznie kliknąć, po prostu stworzyć ten paragon, możemy wybrać status, przenieść jednocześnie wszystkie zamówienia do innego statusu, stworzyć, możemy to zrobić grupowo. Natomiast powiedz, jak to wygląda z perspektywy paragonów, czy jeżeli zrobimy naraz 100, 200, czy to ma jakiś wpływ na działanie, czy nie? Tak, odpowiadając na pytanie, które czytam, to brzmi tak, a doprecyzowując jeszcze tutaj dalsze twoje pytanie, no to, to jakby dowolną liczbę paragonów jesteśmy w stanie przyjąć tak naprawdę na raz, natomiast oczywiście sprzęt ma swoje ograniczenia, dokumenty są kolejkowane, jest wystawiany jeden po drugim, czyli jakbyśmy wrzucili takie 100 dokumentów, no to pewnie by to zajęło tam, nie wiem, 200 sekund. Przetworzenie tego wszystkiego. Natomiast no to nie są duże ilości. My mamy takich klientów, którzy tam dziennie potrafią na jednym sprzęcie, nie wiem, 10 tysięcy dokumentów wystawiać dziennie, tak. Więc to nie ma problemów takich. Tak? To wszystko jest kolejkowane i po prostu sobie czeka na swoją kolej. Okej, tu mamy dłuższe pytanie. Czy mam rozumieć, że mając kilka stanowisk pakowania, wystarczy, że drukarka fiskalna będzie podłączona tylko na jednym z nich, a cała procedura automatycznie będzie mogła być wyzwalana ze stanowiska, gdzie drukarki fiskalnej nie ma, na przykład pakowacz pakujący na urządzeniu mobilnym? Tak, potwierdzam, zgadza się. Ta drukarka, tak naprawdę to często, to jest taki od dużych klientów, przykład z dużych klientów, gdzie te właśnie drukarki w ogóle znikają ze stanowisk pakowaczy, z magazynów i trafiają, że tak powiem, do, no w dużej firmie do księgowej, ale równie dobrze to może stać po prostu w jakimś biurze, zupełnie w innym miejscu, bo to jest odmiejscowiona względem. No nie wymaga żadnej czynności ludzkiej tak naprawdę, innej niż zmianę statusów, powiedzmy w BaseLinkerze, które tam można automatyzować tak i tak, więc tutaj wszystko dzieje się automagicznie. Mhm. Tutaj pytanie bardziej do BaseLinkera. Ja od razu odpowiem tak, jeżeli sprzedajemy do Polski, poza Polską, to najlepiej po prostu stworzyć osobną serię numeracji faktur dla klientów z Unii Europejskiej, a e-paragony tworzymy na przykład w akcji automatycznej, gdzie dodajemy warunek kraj dostawy, Polska, i wtedy nie musimy o tym myśleć. Jeżeli jest do Polski, no to tworzy się e-paragon, jeżeli jest do Unii Europejskiej, tworzy się faktura VAT OSS, czy tam jakakolwiek inna, którą stworzyliśmy. Tak, ja tutaj mogę dodać, że oczywiście tu są różne skomplikowane przepisy nachodzące na siebie i to bardzo kwestie indywidualne, co kto musi, kiedy, nie musi, jak wystawiać, więc tutaj nie mówiąc o doradztwie podatkowym, czy jak to zrobić poprawnie, no to wiem, że mamy klientów, którzy wystawiają paragony do sprzedaży na przykład w Czechach i przyjmują płatności w koronach czeskich. Tak? Tego typu klientów na BaseLinkerze mamy, więc jeśli ktoś jest klientem, który powinien, musi, chce wystawiać paragony do sprzedaży zagranicznej, też to jest możliwe i wszystko zależy od po prostu potrzeb, można skonfigurować. Tak. Jak wygląda połączenie z drukarką fiskalną, skoro w BaseLinker włącza się fiskalizację, w którym momencie jest fiskalizacja na drukarce? Czy drukarka w chwili fiskalizacji drukuje paragon? Tak, tutaj, przepraszam. Tutaj my w ramach naszej integracji dostarczamy, o czym mówiła troszkę Kamila, dostarczamy swój dedykowany program, który zarządza pracą drukarki. Powiedzmy, jest to odpowiednik BaseLinker printera, który instaluje się na komputerze, no to my dostarczamy, powiedzmy, program, który zarządza pracą drukarki w ten sposób, że ona robi paragony w formacie elektronicznym, no i w którym momencie jest fiskalizacja na drukarce, no to praktycznie natychmiast po zmianie statusu w BaseLinkerze, tak? Znaczy to jest tutaj, no, było pokazywane, to się dzieje, no nie chcę powiedzieć, że w ciągu sekundy, bo my korzystamy z API BaseLinkera, tam też są limity, więc jakby, żeby tutaj nie zaspamować się, no ale to generalnie dzieje się szybko i drukarka, jak dostanie tylko sygnał, że ma coś robić, to wykonuje to natychmiast. Okej, okay. No właśnie, ile to kosztuje, to klient pyta. Tak, ja tutaj cenników nie układam, natomiast cennik dostępny jest na stronie. Ja go nie znam, więc odeślę do strony w tym pytaniu. Ale dzięki temu webinarowi macie 45 dni na przetestowanie. My też mamy, także zachęcam do tego, żeby to przetestować. Myślę, że mamy czas na ostatnie pytanie.
Ostatnie pytanie, tak, oczywiście. Jeszcze w tym pytaniu można dopowiedzieć, że BaseLinker nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu tej integracji, tylko jest jedyna dodatkowa opłata w kierunku naszym, tak tutaj czytając w szczegółach to pytanie. Dokładnie. I też chciałem powiedzieć, że pamiętajcie, że każde pytanie będzie zebrane po webinarze i wy dostaniecie w mailu odpowiedź na każde pytanie. Tam zbierzemy wszystkie informacje. Dostaniecie również link do tego nagrania. Dobrze, szybciutko ostatnie pytanie. To może takie proste. Czy drukarka musi być odłączona, tak zwana online'owa drukarka? Nie wiem, czy dobrze rozumiem to pytanie, ale chyba chodzi o to, czy... Generalnie drukarki, tylko drukarki online są uprawnione do wystawiania paragonów fiskalnych w formacie elektronicznym i tylko drukarki online to wspierają, nawet no nie wszystkie, tak, ale te wiodące producentów wspierają, szczegóły na naszej stronie, które wspierają na dziś. Okej, słuchajcie, będę miał do Was jeszcze jedną prośbę o wypełnienie ankiety. Już Wam wklejam ankietę. Proszę Was po prostu o ocenienie tego webinaru. Będziemy powolutku kończyć. No i pamiętajcie oczywiście, że nasz webinar będzie nagrany, otrzymacie nagranie z tego webinaru. W mailu również w naszym nagraniu będą zebrane pytania, będą zebrane odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania. W ciągu powiedzmy tygodnia myślę, że maksymalnie taką informację otrzymacie. Tam w mailu otrzymacie również kod promocyjny na to nagranie, to o czym tutaj Krzysztof też mówił, o czym mówiła Kamila, czyli właśnie tą promocyjny dłuższy dostęp do po prostu do e-paragonów. Dobrze, ja tu mam informację, że jest przypięta ankieta, dlatego bardzo Was proszę o jej wypełnienie. Ona powinna być widoczna na czacie, tak? Prosimy Was o ocenę, no i oczywiście zapraszamy na inne webinary, które będziemy organizować. Sprawdzajcie naszego bloga, sprawdzajcie media społecznościowe, tam będą się pojawiały informacje. Także Krzysztofie, jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Kamila, Tobie również bardzo dziękuję. Cezaremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. No i co, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. My również dziękujemy. Dzięki. Dzięki, do widzenia.